Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie w kolejnym odcinku, tym razem z nowej serii na moim kanale, jaką będzie GTA Vice City. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja ostatnio mówiłem przy okazji jeszcze chociażby NWS-a Undergrounda, kiedy w tą grę sobie graliśmy. Oczywiście ona zostanie też dokończona, tak by the way, ale o tym potem, że fajnie by było, jakby coś na kanale się zmieniło. Troszeczkę na początku koncepcja, jakby, którą sobie jakby tam w głowie ułożyłem, była nieco inna, ale stwierdziłem, że fajnie będzie, jak sobie nieco więcej w gry pogramy, aniżeli właśnie będę przygotowywał jakieś takie materiały, które muszę stricte pod każdym kątem, że tak powiem, zaplanować. Także rozpoczniemy sobie właśnie dzisiaj Vice City. Postaram się, jak też ja sam zwrócę na coś uwagę, zwracać uwagę jakby na odcinku dla was, żebyście też może czegoś się ode mnie dowiedzieli, jakby nie było, coś tam z GTA Vice City wiem, także mam nadzieję, że uda mi się na parę szczegółów różnych fajnych zwrócić uwagę. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy sobie już rozpoczynać grę. No i co, widzimy się już podczas pierwszej cutscenki, w której to oczywiście główną rolę będzie odgrywał Sonny Forelli i jego mafia, także zapraszam. No i dobra, zaczynamy. Mamy oczywiście Sonny'ego Forelliego. W ogóle to jest też ciekawe, bo jakby ta pierwsza cutscenka teoretycznie odgrywa się właśnie w Liberty City, aniżeli właśnie w Vice City, także to jest też takie dość ciekawe. Co będziemy robić, Sonny? Traktujemy go jak starego przyjaciela i trzymamy go busy out of town, ok? Mówiliśmy o spanning down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, hey, guys. It's Kem Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? Tens and twenties. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Poke my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. No i dobra, zaczynamy. Ja sam mniej więcej oczywiście wszystko skonfigurowałem, tylko że chyba nie zapisało się ustawienie odnośnie myszki, a dokładniej właśnie odnośnie sensitivity. A to będzie sterowanie, mysz i sobie zmniejszmy może na trójeczkę. O, całkiem spoko. Ogólnie tak, jeśli chodzi o ten początkowy wątek właśnie Sonny'ego Forelliego, tego całego układu, to jest też całkiem ciekawe, bo to wiąże się też z innymi historiami. Weźmy sobie może tego cheatacha od razu. A w ogóle zrobimy sobie może rundkę po mieście, a w międzyczasie właśnie sobie omówię to, o czym chciałbym wam na początku tutaj napomnieć, powiedzieć ogólnie, żebyście też jakby zwrócili uwagę na większą ilość szczegółów, bo tak naprawdę poznając jakby ten początek w Vice City, nie...
O właśnie, to jest też ciekawe w tym momencie. Jeszcze dokończę. Właśnie jak poznajemy jakby ten początek w Vice City, nie zdajemy sobie sprawy z kilku naprawdę innych interesujących rzeczy. Na początek, jeśli chodzi właśnie o mosty, to jest to fajnie uzasadnione. Jak dobrze wiecie, w Vice City nie ma czegoś takiego w GTA 5, może część z was nie wie, bo nigdy nie grała. No ale niestety wszystkie dzielnice jakby tego miasta nie są odblokowane, to jest takie dość ciekawe. A ciekawe jest tak naprawdę z tego powodu, ponieważ rzekomo właśnie na Florydzie, tutaj w Miami, czyli na tym, że tak powiem, GTA-soskim odwzorowaniu właśnie miasta Miami w Vice City, właśnie tak jak zobaczycie, mamy tutaj to wszystko zablokowane z uwagi na to, że prawdopodobnie przychodzi tu jakiś huragan czy coś takiego, także z uwagi właśnie na bezpieczeństwo wszystkie te mosty są zablokowane i dostęp jakby do innych dzielnic. Także to na początek. Co jest też bardzo takie fajne i ważne, to to tak naprawdę skąd się w ogóle wziął Tommy w tym mieście. Oczywiście jest to związane m.in. z tym, że tak jak właśnie Sony mówił na początku, Vice City w tych czasach, czyli w latach 80. było tak naprawdę miejscem, gdzie można było robić naprawdę bardzo wpływowe, fajne interesy z uwagi na to, że do Vice City z łatwością można było transportować narkotyki z krajów Ameryki Południowej, także to było całkiem spoko, ponieważ były tu małe kontrole. Ogólnie właśnie wszystkie te kartele właśnie kolumbijskie mogły tu dostarczać właśnie różne narkotyki, żeby po prostu miejscowi je rozprowadzali, no i robili na nich fajną kasę. Jeśli chodzi o samego Tommy'ego, to też sprawa jest dość ciekawa, bo on po 15 latach wyszedł jakby z więzienia. Został tam kiedyś właśnie w Liberty City tak naprawdę wyrobiony w pułapkę. Udał się do dzielnicy zwanej Harwood, jakoś tak. Dlatego też m.in. właśnie ksywka, jedna właściwie z ksywek Tommy'ego, to jest rzeźnik z Harwood. No i udał się do tamtej dzielnicy, gdzie miał zostać zabity, ale udało mu się wykosić chyba tam 15, chyba tak mi się wydaje, 15 ludzi, którzy byli na niego jakby ustawieni, żeby go zlikwidować. No i właśnie Sony jakby, a tu jeszcze nie będzie chyba cutscenki. No i właśnie jakby Sony to wszystko zaplanował, tak? I teraz chce jakby zrobić coś takiego, żeby ta cała wina nie spłynęła jakby na niego. No i wie, że Tommy po takiej akcji jest na pewno osobą, która daje sobie radę z różnymi problemami, no i właśnie chce go do tego miasta wprowadzić, aczkolwiek chce go jakby trzymać z boku tego głównego swojego biznesu, który planuje tu zrobić. Także tak pokrótce to mniej więcej wygląda. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, bo mogłem, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, a póki to zobaczmy pierwszą rozmowę telefoniczną właściwie to niego właśnie z Sonym. Tommy! Tommy! It's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. No i właśnie, mówiłem jakby wam pokrótce jakby ten wstęp tutaj właśnie do tej gry, ale mieliśmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, zapiszemy sobie może grę na wszelki wypadek, bo różnie to może być oczywiście, jest to stara gra i czasami może się w nieoczekiwanym momencie wysypać. No właśnie, jeśli chodzi o wstęp, to oprócz tego oczywiście, że no mieliśmy jakby pokazanego Sonego wraz ze swoją rodziną, no może nawet nie rodziną, tylko że z podopiecznymi swoimi, ze swoimi biznesowymi wspólnikami. Zamierzają robić tu biznes i tak dalej, to sobie omówiliśmy jakby. Ale też na początku, jak pamiętamy, bo było to przed sekundą, była jakby ustawiona transakcja, gdzie właśnie między innymi ta dwójka właśnie ze śmigłowca jakby... Bo tak, my jakby z Kenem Rosenbergiem, z Harrym i z Lee podjechaliśmy właśnie do doków, żeby dać pieniądze, no i w zamian za to
właśnie w zamian za te pieniądze kupić jakby narkotyki od tej dwójki, którą tam mieliśmy, czyli oczywiście od Vicka Vance'a, czyli bohatera GTA Vice City Stories, no i od Lensa Vance'a, czyli od postaci, którą sobie niebawem poznamy. No i wyszło tak, że oczywiście transakcja została przechwycona, może nawet nie, że przechwycona. Znaczy w sumie po części też, bo prawdopodobnie właśnie pieniądze i kokaina została przez tamtych kolesi zabrana. No ale właśnie no, osoby zginęły, a my teraz musimy się właśnie dowiedzieć o co tak naprawdę chodziło. W sensie kto jakby za tym wszystkim stał i tak dalej. Także to głównym celem gry i takim wątkiem, który będzie się gdzieś przez całą tą grę przewijał, właśnie będzie to wszystko nawiązywało do tej jednej rzeczy, tak? Nie wiem, czy jakby dobrze i w miarę jasno wam to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. No a póki co właśnie spotkajmy się z Kenem i zobaczmy, co on wie na ten temat. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh! There's this retired Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. No i dobra, dajemy się jakby teraz do pierwszego kontaktu, który może wam teoretycznie jakoś tam pomóc w rozwiązaniu całej tej zagadki. Oczywiście ten cały pułkownik Juan Garcia Cortez, on tylko i wyłącznie jakby pomógł właśnie Kenowi całą tą transakcję ustawić. Gdzieś tam po części może by to wskazywało jakby na to, i ja tak myślałem jakby grając w tę grę, no jak już byłem troszeczkę jakby starszy, już mniej więcej rozumiałem co i jak, że on mógł maczać w tym palce pod tym kątem, że mógł jakby też ustawić całą tą zasadzkę, w sensie, że chciał jakby dla siebie wziąć i wszystkie pieniądze, no i oczywiście również narkotyki, ale no jak się później okaże, to też nie do końca tak było. Aczkolwiek no tak jak mówię, no moim zdaniem właśnie tak mogło się to potoczyć, bo jakby nie było, często różne opowieści właśnie się w ten sposób kończą, że gdzieś tam tak naprawdę fabuła kończy się tam, gdzie się zaczyna, no i też po części właśnie myślałem, że w ten sposób może to wszystko pójść w tę stronę właściwie. Dobra, Juan Garcia Cortez w tym momencie ma jakąś tam imprezkę u siebie na jachcie, który jest właśnie tutaj zacumowany w dokach. Ogólnie jeśli chodzi o doki, to tu nie jest jakby taki jedyny port, jeśli chodzi o całe Vice City, bo mamy też jakby stocznię, tam też oczywiście można jakiś tam jacht sobie zacumować, jakąś motorówkę, i mamy jeszcze jedno miejsce takie, ale to już mniejsze o to. To są jakby takie główne doki, o, w ten sposób może. Buenas noches. I understand you are here on the...
into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. W ogóle ta impreza, jeśli chodzi o tą kadstenkę głównie, bo to głównie w tym momencie chciałbym omówić, ona jest bardzo istotna pod tym... A w ogóle gdzie jest mój motocykl? Dziwne. No, posłuchaj mnie na razie dialogu. Ta impreza właśnie pod kątem ludzi jest taka dość interesująca z uwagi na to, że poznajemy naprawdę mnóstwo tam postaci, jak właśnie chociażby Jess Torrent, jak Avery Carrington, jak inne postaci, które... A w sumie tu nie trzeba chyba wychodzić z samochodu, nie? Czy nawet trzeba wsiąść? Nie, nie trzeba, okej. Okay. Jak Ricardo Diaz i inne postaci, które... No, przewiną się jeszcze niejednokrotnie w tej grze i tak jeszcze też w ramach takiej ciekawostki, znaczy ciekawostki, właśnie jeśli chodzi o Ricardo Diaza, to na początku właśnie myślałem, że on może mieć sporo wspólnego właśnie z tym wszystkim, z tą całą transakcją, bo jak powiedziała właśnie, o Boże, Mercedes, że jest on panem Koki, przynajmniej tak go nazywają, więc... No jakby nie było, właśnie ta transakcja była pod chyba kątem tego narkotyku robiona. No i właśnie myślałem, że to może być postać, która będzie miała z tym wiele wspólnego. Dobra, zrobimy sobie może tak, że zapiszę grę. Podjedziemy sobie jeszcze raz do naszego lojera, czyli Kena Rosenberga, dlatego on właśnie jest oznaczony na mapie literką L. No i zobaczymy sobie jeszcze jeden wątek dzisiaj, jeszcze jedną misję właściwie. Bo chyba wydaje mi się, że to będzie też jakby misja związana z tym, że poznamy sobie jeszcze jedną postać. Aczkolwiek tu mogę się mylić. W każdym razie, jeżeli tak, to byłoby spoko, bo zawsze wtedy jest trochę więcej wiadomo i to chyba w sumie jest najważniejsze, bo właśnie pod tym kątem chciałbym wam pokazywać grę, że chciałbym przy okazji właśnie poznawania postaci i tak dalej coś o nich mówić. Coś, co będziemy dla nich robić i do czego mogą nam się ewentualnie przydać. Także w sumie spoko i myślę, że sobie właśnie zrobimy jeszcze jedną misyjkę. Mam nadzieję właśnie, że to jest ta, o której myślę. Okay, there's this Slimy, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. No i szczerze to się pomyliłem, bo miałem na myśli bardziej właśnie Avery'ego Carringtona, którego też chyba jakoś z tego co kojarzę to poznajemy właśnie na początku gry i myślałem, że właśnie tą postać sobie w tym momencie poznamy. No ale mniejsza, będzie to oczywiście Kent Paul. Kent Paul też wystąpił w GTA San Andreas, także na pewno część z was też, nawet myślę, że przede wszystkim pamięta go z tamtej części gry, aniżeli właśnie z GTA Vice City, bo no jakby nie było, szczególnie wśród młodych, GTA San Andreas cieszy się większą popularnością i właśnie większość różnych rzeczy kojarzycie właśnie z tamtej gry, aniżeli z GTA Vice City. No ale mniejsza, weźmiemy sobie może nowy samochód. Fakt, to w ogóle chyba z tego co też kojarzę jest kamizelka kuloodporna, która może nam się niebawem przydać, także sobie weźmiemy. No i ten samochód też wypadałoby wymienić. Ogólnie też mnóstwo fajnych samochodów to jest w GTA Vice City, które jakby odzwierciedlają bardzo fajne modele z prawdziwego świata, jak chociażby stare Corvette, stare Lamborghini i inne znane marki. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what was coming to was, there's some chef-come-trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive.
He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? No i dobra, mamy kolejną poszlakę w postaci jakiegoś kucharza, tak? Na Ocean Drive. Czyli oczywiście na jakby dzielnicę, która jest wzorowana na... Na też tej prawdziwej z Miami. Weźmy sobie może motocykl. W ogóle... What? Taka niska była, że myślałem, że ten samochód w ogóle nie ma kierowcy, ale jednak. Pożyczymy sobie oczywiście motocykl. No co za... Co za koleś jej? No to... Ja pierdzielę, dobra, tego nie było, to się wytnie. Bierzemy sobie Cheetaha, czyli kolejny też świetny samochód. Przez wielu kojarzony chyba z serialu Miami Vice, nie? Tam właśnie dwójka bohaterów przemierzała ulicę tego miasta właśnie w tym samochodzie. Też powiem wam szczerze, że jest to chyba model, który został tak najlepiej odzorowany w sumie, jeśli chodzi właśnie o wszystkie samochody. Weźmy sobie, zróbmy to w ten sposób. O, ten trik nie działa, dziwne w sumie. Ogólnie dało się zrobić tak, że jakby przed rozpoczęciem cutscenki wjeżdżało się jakoś w tego gościa, w tego kucharza. I wtedy właśnie tej cutscenki nie było, gdzie te postaci rozmawiały. I jakby, o, mieliśmy już tą właśnie cutscenkę. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. No i proszę, mamy pierwszego gnata. W ogóle jestem ciekaw, bo też będę robił o tym odcinek. Tak, wszystko jest ok. Będę robił o tym odcinek w sensie, jak naprawić wersję steamową GTA Vice City, bo ta wersja steamowa jest taka dość cienka. Ona ma mnóstwo błędów, ma porozciągane chudy, nie ma naprawdę dużej ilości efektów, które były na PlayStation 2 i które są bardzo fajne, szczególnie w nocy. Dobra, dobra, lecimy sobie do Emunation. No właśnie, i tak jeszcze a propos tych rzeczy, ja to będę wszystko wam pokazywał. Niebawem jakoś. Myślę, że może nawet w tym tygodniu zrobię jeszcze odcinek, jak to wszystko ponaprawiać sobie na wersji steamowej. Tym bardziej, że wiele osób widziałem po tym filmie z GTA San Andreas, gdzie też pokazywałem wam, jak sobie tamtą wersję tego tytułu, no właściwie tamtej gry na wersji steamowej naprawić. I też pojawiło się wiele komentarzy, że fajnie byłoby, żebym to samo zrobił z GTA 3 i GTA właśnie Vice City, także jakoś niebawem sobie właśnie to zrobimy. A póki co, z tego co kojarzę, musimy wejść? Znaczy, bo w sumie nie ma jakoś zbytnio potrzeby takiej, bo po pierwsze mamy 100 dolców, to jest strasznie mało i chyba nawet nic się za to nie da kupić. Nawet nie wiem, czy pistolet nie kosztuje tutaj 200 dolców, zobaczmy. No stówkę, tylko że już nic nie będę miał jakby na koncie, mniejsza o to. Mamy pistolet, ogólnie jeśli chodzi o tą broń, to chyba przez dłuższy czas właśnie... What? Pierwszy dzień w Vice City pada, serio? No właściwie chyba drugi. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadka pogoda w tej grze, także mamy lekkiego pecha. No, jeśli chodzi właśnie o pistolet, to chyba przez dłuższy czas na początku właśnie będziemy dysponowali tylko tą bronią. Ja z tego co kojarzę, dało się jakoś chyba tutaj zdobyć na początku w ogóle gry minigana i w to będę też celował. Zobaczę sobie jak to było i czy faktycznie tak jest. Ale coś chyba takiego kurcze było, wiecie, że jakoś na początku właśnie gdy można było sobie tego minigana zdobyć. Dobra, mniejsza o to, mamy 200 i dostaliśmy je prawdopodobnie od Lensa, co jest też w ogóle dość ciekawe, bo nie wiem za co. No ale mniejsza, w tym odcinku to byłoby na tyle. Oczywiście mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że spodoba wam się cała seria, bo zapowiada się ciekawie, naprawdę. Ja w GTA Vice City nie grałem dość dawno. Zobaczmy w ogóle telefon. Kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man.
Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. No właśnie, tu jest też jakaś tam poszlaka z Ricardo Diazem, aczkolwiek no to jest jakby towar należący do tej postaci. Ricardo Diaz, jak zresztą mówiła Mercedes, jak kto woli, on też prowadzi biznes w tym kierunku, także pod tym kątem też różnie może być i wcale niekoniecznie to on musiał właśnie nam ten towar zabrać. Dobra, tak jak mówiłem, na dziś to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, tak jak mówię, no, że seria wam się spodoba pod takim kątem, że fajnie wczujecie się w klimat tej gry, no i zobaczycie tak naprawdę, zwłaszcza te osoby, które jakoś nie są może mega do niej przekonane, że jest to naprawdę fantastyczna produkcja. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!